Czerwony. Spróbuj, spróbuj. Czerwony? Spróbuj. Kurwa, spróbuj. Wiesz? Spróbuj. Chyba spróbuj. Będzie za czerwony. Ale spróbuj. Gdzieś, ale spróbuj. Cześć, Ubregeci, ekipa WK z tej strony. Dzisiaj robimy wielki test energetyków i będziemy mówić, który energetyk jest najlepszy, tak? Nie przekazujemy Robertowi jeszcze głosu jako szefowi. A, to jest na kuchni materiał. No ale tak, dobrze wprowadziłeś, bo... Przepraszam, myślałem, że to jest na ekipę WK materiał. Dzisiaj Steve Robs. Teraz wyglądasz, jakbyś nie tylko był złodziejem, ale jakbyś był jeszcze paserem aut. Patrz, wyglądasz jak Steve Robs. Albo Steve Jobs. Dobra, to co masz do zaprezentowania? Jakiś nowy iOS-ik, czy nowy telefon? Mam. Nowy produkt, dawaj. Dobra. Dobra, zaczynamy. Każdy ma swoją listewkę z kubkami? Mam. Tak? Nie. Pącz, nie dałem pączowi. Nie mam. No dobra, ale no ale damy. A to mamy nie będziemy świecić na zielono po tym teście? Dawajcie. Nie, tam, człowieku. Rafał tutaj powiedział, że 31 jest do testowania i będziemy je oceniać od 0 do 10. O kurwa. I potem jak wybierzemy jakieś te stopki, to jeszcze wybierzemy ewidentnie najlepszy. Po każdym teście dowiadujemy się, czterech co ekspertów. To był za energetyk? Od razu chyba się. Tak, od razu. Normalnie, widzimy. No, od razu widzisz, dobra, co nalewasz. Moja propozycja, tak? Że będziecie sobie od razu na przykład ustawiać, wiecie, w rządku, który jest lepszy od którego, żeby... Wiesz, no. Rządek, no. Ale będziemy się sugerować etykietą wtedy. Musimy widzieć puszkę też. No, dobra. Tak, no wszystko. Ale no wiesz, czyli najlepszy, dobra, energetyk. Bardzo fajnie. Oceniamy. Bardzo nie fajnie. Porównujemy dwóch, tylko no, oceniamy każdy, wiesz, w całości. Wygląd, smak, no, wszystko. Lecimy? No. W ciemno biorę. Chciałem tylko powiedzieć, że już dzisiaj jednego jebałem, także muszę bezpiecznie. O, jaki mały, mango. Jaki malutki. A to jest, moi drodzy, Pipeline Punch. Ja wiem, że one są w Polsce, tylko w innej mililitraturze. I no, to jest chyba dokładnie to samo, tylko jest napisane Punch Japan. No, jest taka śmieszniejsza puszka trochę. Ale trzeba sprawdzić, czy na pewno. W Japonii są mniejsi ludzie statystycznie, więc mają mniejsze puszki. A cicho strzelił. Zauważyliście to? Mniej nagazowany cicho, no, by był. I z Japonii. Jest, zobacz. Naprawdę jest, o, jakby mało gazu. A zdradzicie mi, czemu pachnie talerzyki jak soczek mamy? Jakiś. Poncz, to jest poncz. Czemu punch talerzyki mamy? Jak soczek? Żeby nie punch nachlapać na tak stół. Tak jak mają te, w takiej miejscu. Nic mnie dał talerz. To jest poncz WK. Smaczek taki, że smakuje jak soczek jakiś, taki multivitamina dla mnie. Strasznie słodkie. No, ale nie? Bym nie pił tego raczej na co multivitamina, dzień. Multivitamina, no, super określenie. No. Fajne, takie ja pomarańczowawe. Ale za słodkie. Nie tego oczekuję, jak piję, jak chcę wypić energetyka po prostu. No tak. Też moim zdaniem, jak chcę czuć się pobudzonym, to ten smak energetyka nie może za bardzo odbiegać od standardów smaku energetyka. Wiecie, o co mi chodzi? Daj mi na środek. Że może mieć jakiś energetyk więcej kofeiny, prawda? Ale jak smakuje jak to, to i tak mnie tak nie pobudzi jak energetyk z mniejszą ilością kofeiny, ale który smakuje jak energetyk, bo sam ten smak po prostu psychika, psychicznie wjeżdża. To jak soczek. Lecimy dalej. Ale bardzo dobry ogólnie soczek. Jest też zwykły pomarańczowy, pewnie go dzisiaj nie ma, ale jest dużo lepszy, zero. Bo ten też jest taki pomarańczowy, no nie? Czy sobie to ujebałem? Ja się tak nie znam. Na smakach? Ja nie wiem. Nie powiedziałbyś, że to jest pomarańcz? Nie, multivitamina. Multivitamina. Kiedyś były takie soczki tarczyn. No dobra, to rzeczywiście. I to jest po prostu za słodkie. A ten na przykład pomarańczowy, nie multivitaminowy, on jest taki bardziej cytrusowawy, nie? Lecimy dalej. O, to jest dziwne. Importer. Impostor? Ja import. Import. Zwykły, zielony. Czasem piwa są tak oznaczane, nie import. Browar jakiś. No. Tylko, że z napisem import. Tu jaki ma ten, zawleczkę jak granat. Import kojarzy się z czymś. Tak, i to jest w ogóle nie, puszka. Patrzcie, no, która ma zawleczkę, czyli możesz ją otworzyć, pić i zamknąć. I zamknąć. I no, co z tego słyszałem, że rezygnowali jakiś czas temu, że to się nie udało. No właśnie, niby spoko, ale jednak przyzwyczajenia klasyczne musi być. No. Wiecie co, też jest temat, że te z zawleczką były większe. Może to był tego temat, może bardziej niż samego zamykania. To ale tam, ja na przykład no, nie potrzebuję zamykać energetyka. Chleję na raz. No i git. Dobra, ale jest ale na przykład ludzi, którzy, jak, wiesz, jak w Stanach masz te zaburzeń rozmiary. To małą puszkę pokaż to. Nie mają zaburzeń napajania. To wtedy małą puszkę w Stanach kupują. Były takie rozmiary, nie? Że one były grubsze i takie.
I wtedy ta zawleczka rzeczywiście, wtedy miałem tak, że no było gorąco, bardzo suszyło i tak topiłem w aucie tam w mniej więcej w pół godziny, ale wtedy jak są te większe energetyki, to fajnie sobie jest. A ja wolałbym zakrętkę. O, ale to wtedy już w ogóle jest. Nie ma tego feelingu chyba puszki, tak mi się wydaje. No i na technologia. Jeszcze jeden sens taki, jaki ja bym widział, że tu są takie pokrywki, że jesteś pewny, że nikt tego nie macał, ale nie ma tego jeszcze, nie? To się tylko obraca i już. Lejcie sobie mniej, bo was wykurwi, jak no, 31 wypijecie. Z drugiej strony... No ja po kawce z drugiej strony poncz, taka pokrywka przypomina nam o czasach, że to już nie są te czasy przed 2020, czasy, gdzie mogliśmy się integrować, mogliśmy jeździć gdzie chcemy, tylko że jesteśmy już w nowych pandemicznych czasach, więc taka przypominajka jest na minus. Ten temat ogólnie jest od lat, nawet przed pandemią, nie? Poruszany, klasyczny zapach. Klasyczny zapach. Na przykład... dotykają, nie? Różnych rzeczy w sklepach. Spotkałeś się, że widzisz, jak bułki dotykają w piekarni i odkładają z powrotem? Tak. No i co o tym myślisz? Chujowo. No i tak samo z energetykiem mogą zrobić, że wiesz, o tu sobie weźmie taką... Klasyczny smaczek, właśnie taki trochę słodszy niż klasyczny energetyk, ale klasyczny taki vibe energetyka bardzo fajny na plus. Fajny klasyczek. Bardzo na plus ten energetyk dla mnie. Musimy rozkminić, jak to robić, bo ogólnie wiadomo, że je układamy w kolejności od najsłabszego do najlepszego, albo na odwrót, ale nie daliśmy na przykład oceny temu. To nie dawajmy, to róbmy tak, że tutaj będzie po prostu lepszy. Od najlepszego do najgorszego i teraz tak ja bym zrobił. Obok siebie i ten jest lepszy od tego. Lepszy. No, tak zróbmy po prostu. Też tak powiem, no. Daj mi się zdarza pić, a ten to nie. Masz naklejkę gratis. Tak. Robert, jak się czujesz z tym, że wypiłeś już 2 z cukrem? Nie wliczam tego. Czyli się nie patrz, a ten nalewa, a później będzie problem z wylaniem. I później będziesz z tymi kieliszkami i rozleję tu na dywan. Masz rację, ale gdybym tego nie zrobił, to nie siedzielibyście ze mną, bo po prostu to nie jestem ja. Przestańcie się mazać. Kolejny monster to jest kawowy, pierwszy z kawowych. Ciężko będzie je zestawić z tymi, no ale zobaczymy, co nam wyjdzie. I to jest połączenie blendu Energy Monster z kawą tutaj waniliową light, bo jest to low calorie robór, także sobie nadrobisz. Local, jaki skrót dali. Local. 50% mniej kalorii, zaskakujące 1,5 grama tłuszczu na 8 ounce. A dobra, na puszkę jest 3 gramy tłuszczu. To jest w ogóle ciekawe, nie? No, czyli pewnie... 9 węgli, 4 białka. Pewnie będzie smakować jak fajna zimna kawka. Lubię takie klimaty. Swego czasu lubiłem taką zimną kawkę sobie wziąć. Są w Żabce chyba takie Starbucksy. W lato w szczególności. Pachnie jak taka Costa robi. Dawaj, lej, bo chcę już zobaczyć. Weź nalej mu 1/3 kówka. A nie mamy wiadra dzisiaj, robię. Chyba będę fanem. Tak. Ale to jest super. Patrz. Kurwa, kopiczko. Pamiętacie kopiczko? Cukierki? Kopiko to się nazywa. Kopiko kojarzę. Ale zdrabniam to. To podróba kopiczko. Mam w aucie kopiko. Kopiczko. Biedronki kopiczko. Kopiczko. Było. Kiedyś było dużo zamienników. Zdrabnił słowo. W biedronkach. Ja lubię zdrabniać, ale kopiczko. A i powiem wam tak. Co za debile. Nastawiałem się, że w połączeniu z tak ładną puszką będzie głębszy smak, ale jest trochę lewatywium. Lepsze od kopiczko. Na koniec jest takim trochę mdłe lewatywium. Zabrakło, kurwa, wykończenia. Dobry wszystko zabrakło, żeby lewy dołożył nogi. No to i czego i byłoby ci zabrakło dokładnie? Lewatywium jest pod koniec, jest bardzo mdłe pod koniec. Nie. Dla mnie, no dla znowu będą komenty, że łysy się ojebał i zmienił mu się charakter. Dla mnie bardzo smaczne. Mnie, smaczne. Że kopiczko powiedziałem, smaczne, już smaczne. Na starcie. Inny typ w ogóle. Ja jestem z sobą. Nowy człowiek. Dalej. Dobra, to ustawiamy. Inny typ smaku, ale okej, zgodzę się z wami, żebym wypił to zdecydowanie przed tym. I tak. Więc wszyscy się chyba zgodzą, nie? Co byś wypił przed czym? Bo... No to jest lepsze niż to dla mnie, do picia, tak? No. Jako odmiana jakaś. No. Jak dla mnie to było najlepsze do tej pory. A, no to chyba, że chcecie... Ale o, dla mnie zdecydowanie nie tego oczekuję od energetyki. Ale tu jest pytanie, co regularnie byśmy pili. Ja wiem, że dla odmiany to super, ale czy codziennie byś to pił, nie? Nie. To zostaje w środeczku, Robercik, nie? Tak. Dobra, lecimy dalej? Robaczku. Robciu, kolejny monsterek. O, znowu kawowy. Może lepszy będzie. Znowu kawa, może jak tym razem... Tutaj taka etykieta jakby tylko był do zdobycia w schronisku. Szwajcarska czekolada. Lecznicze, nie? Czyli to jest jakby kawa z czekoladą trochę szwajcarską. Trochę tak, jakby ze źródeł.
co te wody smakują jak... czasami jak siki. Pachnie mniej obiecująco niż waniliowa. Ale cichutko się otworzył. Bo to jest bez gazu. Szwajcareczka. Zupełnie bez gazu. Pachnie jak czekolada gorąca. A jest zimna. A jest zimna. Jak oni to osiągnęli? Smakuje jak frajer. Zawsze ta kropla. Zawsze smakuje będzie. Jak frajer. Smakuje jak obszczymur. Ostatni zdecydowanie. Jak szwajcarski. Aczkolwiek chcę obronić, są ludzie klasyczni, co lubią gorzką czekoladę, co lubią posłuchać muzyki klasycznej, nie lubią centrum handlowych. Może to jest dla nich smak. Dla mnie to jest lepsze od poprzedniej kawy. Robur lubi muzykę klasyczną. Bez czekolady. Oraz kawę bez słodzenia, taką, że ją widelcem może zjeść. Kurczę, o, nie jest takie złe, jakie myślałem. Natomiast nie wiem, jak centra handlowe. Robur, lubisz chodzić? No, Pokemony są w centrach handlowych. Ej, słuchaj, jest nie, nie jest źle, bo początkowo, dobre, bo to jest. Było takie słodkie, tak. Że mi się, a to za miałem słodkie. Inne wstępne odczucie, ale teraz jak wypiłem, spoko. Dajcie to na lepsze ale miejsce. Czy to jest na lepszym miejscu niż to? Nie, ja nie pozwolę tego postawić przed tym. Nie, za. No to dawajcie. Stawiam. Dla mnie to jest ostatnie. Ja bym dał... Wszystkie środka. Te bym wypił przed tym. Ja bym zrobił o bym tak. Bardziej tą czekoladową. Na pewno wypił. Obok różowego. A dobra. Po której stronie to no to przeważyło tu. Podobnie. Kurczę, trzeba z dwa razy spróbować, bo jak jest gorzki smak, a pijesz słodki wcześniej, to zmienia to trochę odbiór. Ja nie biorę dwa razy. Przekręciłbym dasz się. Robór. To jest słowo honoru. W ciemno dobra. Biorę i dobra. Trzecia kawa. No, ale to fajnie, to fajnie. I mamy po raz kolejny wanilię, tylko że French Vanilla nie, i jest triple shot, czyli no. Będzie mocno jak chuj. Tutaj mamy kofeiny, zaraz sprawdzę. 300 mg kofeiny jest w puszce, czyli dwa razy więcej niż takiej zwykłej, co znacie. I nie każdy. Możesz tyle dać według bo... prawa polskiego, nie? No nie wiem, no jak jest triple shot, to pewnie możesz. No ale to nie jest z Polski. I to nie jest nawet na pół litra, tylko 440. No dobra, zobaczmy. Słuchajcie, panowie, polecimy. Ja obstawiam, że będzie można czuć mocno tą kofeinę, bo 300 to już jest bardzo dużo, nie? Więc może być gorzkie. No 300 to jest... I tego to już w ogóle nie wypije dużo. Dla osoby, która dużo nie pije takich rzeczy, jedna puszka może okazać się za dużo na przykład, jak ktoś jest wrażliwy. Jest tak jak myślałem, jest bardziej gorzkie, bo ma bardzo dużo kofy. Dwa razy więcej. No to oj, to jest najgorszy smak. To smakuje już jak kawa taka. Zobacz na mnie. Wychłodzono, nie? Ale już smoczyliście ten koreczek. Ale tu czuć kofeinę syntetyczną. I teraz ciągnie się. No nie. Dodaną kofeinę patrz, czuć. Patrz, ty na redukcji, patrz. No bo zmoczyli tutaj już, wiesz. Tak, ja leci wiem, dalej. Wszyscy są winni. To jest najgorszy smak. Ej, i bym przeszedł dalej. 30 takich kubeczków to jest akurat jedna puszka. Tak? No. Jak to policzyłeś? No 15 razy 30. 15 ml, nie? Czy tam 20 niecałe. Dawaj, ostatni, no? Nie przedawkujemy. I lecimy dalej. Ja już jednego jebałem, więc... Lecimy tutaj! A, dobra. To jest ten, ginger, czyli imbir. Co to znaczy mule? Mul? Pamiętacie taki program do pobierania plików emule? Tak. No, to jest i edonki. Mule? Potem. Edonki i emule, no. Potem były edonki. A potem się przerzucało już na tego, na bitkometa, nie? Albo tej mule to nie są tak zwierzątka jest. Wodne? I polecamy w ogóle film Mule, w którym Clint Eastwood dochodzi do tego, że w więzieniu człowiek jest kurwa najszczęśliwszy. A no, zajebisty film, no. Zajebisty film, Eskidu. Człowiek chciał po prostu święty też. Spokój. Kurwa, żadnej tam rodzina mu zawracała głowę. Kobieta mu zawracała głowę. Ta, i odnalazł szczęście w więzieniu, bo mógł ogródek sobie robić. Kurwa, w więzieniu. I wszyscy się odjebali. No. Pojebane. Powiem wam, że nie chcę tego spróbować. No mam takie coś, że ja nie lubię wszędzie tego. Jest dookoła wylane tu. Oj, zdecydowanie ostatni. Dlaczego? Dla mnie. Nie, no jak nie lubisz imbiru, no to tak mówisz. No dlatego tak mówię. Bo nie lubię imbiru. No ale to jest to ma być dobry. Energetyk, jak kurwa. Na smak ginger to jest bardzo dobre. Chyba? No? Zaskoczyło mnie trochę pozytywnie. Myślałem, że będzie bardzo niedobre, a jest okej. Okay. Coś mu zapiekło już na rzeka, dzieciak. Bo to jest w sumie dla ja kupując energetyka smak. Mam pewne tak oczekiwania. Jak chcesz się iść najebać, to sobie kup drinka, nie? Dla ciebie musi być słodziutkie. Z imbirem. Nie wiem, czy tam z imbirem się pije. Wiesz, no są ale ja nie szukam poważne. Takich doznań w energetyku. Ja szukam w energetyku po prostu klasyki. Klasyki szukam w energetyku.
bardzo smaczny jest, ale nie wiem. Jak otworzysz umysł, to docenisz, że jak na ginger to jest bardzo dobre. Trochę jakbym sushi jadł. Ja bym dał tu. Lepszy niż pipeline. Na pewno nie. Ja bym dał tutaj. Ja bym dał tutaj. Lepszy od różowego. Lepszy od różowego, Robur? Kiedyś różowy bym częściej pił. Kiedyś z kuchni świata. No to wyciągając średnią, to stawiam. No i lecimy dalej. Ja już czuję ogólnie kofę. Ja nie. Standard, dawaj lej. Kolejny Japoniec. No. Taki sam jak polski, tylko chudsza puszka. Fajna ta puszka w ogóle, to jest chyba z 300? To jest standardowy, co jest w Polsce. 350 ml, spoko, nie? Lej. Czasami te wiem, nie dla ciebie, bo ty to jednym duchem, ale... Wiesz, nie duszkiem, Robur, specjalnie dla ciebie jednym duchem. Lej. Jest coś takiego w energetykach, że po pewnym etapie przedawkowania to już ta kofeina cię nie pobudza, tylko powoduje taki zjazd, troszkę taki niebezpieczny, przyjemny, jakbyś trochę był na fazie jakiejś. Kojarzycie to uczucie? Co ty robisz? Że tak wam trochę... Oj, kojarzę bym. Miękko, nie? O kurwa, chłopie, na treningu regularnie to mam. Że wiesz, jest ogień, wypijesz parę łyków więcej i nagle taki ten... No jest rozkojarzony, wiesz. Dobra. O. Ja proponuję ten energetyk tutaj. A ja przed tym. Ej, w kolorze bluzy jest. Dla mnie absolutny numer jeden póki co. To nie, dla mnie to jest numer jeden. Numer... Oczekuję klasyk. Jeden. A to już jest takie... Soczek. Ja lubię soczki. No ale to sobie kupuj soczki. Jest to miejsce. Kupuj. No i gitara. A ja, jak kupujesz energetyki, to kupujesz coś spoko. Kupuj sobie takie. Długo piłeś białe. A ty sobie kupuj soczki. Dobra. Panowie, Saker proponuje pierwsze miejsce. Pytać się was, bo chyba jesteście poważnymi ludźmi i po prostu dam to na drugim miejscu, prawda? Saker, pomyłeczka pierwsza. A który częściej pijecie z tych dwóch? Drugi. No nie ma tego. Nie, z tych dwóch. Ten częściej piję. Częściej piłem ten. Robciu, który? Bo biały nie... częściej piłem. Albo Owce? Ten ma kalorie. Częściej piłem biały, to fakt, ale to tylko ja dlatego, też. Ale nie jest pytanie, ale co jak, częściej pijesz. Ale smak. No ale który wybierasz, kurwa? Kurwa, też jak ten. Naokoło. Najbardziej nie, podstawowy wybieram zero, ten. Czy najbardziej wybieram podstawowy ten. Z cukrem? Nie ma, bo ja piję ten oba. Zero. Ten zero wybierasz. Nie ma takiego. Ja no jak nie ma? Nie piję, nie dlatego. Istnieje, zaraz mi go dasz. I to jest ten czarny z niebieską etykietą. Co ty tak? Znowu to samo. Powtórka. Powtóreczka. Patrz teraz, patrz co wybierzesz teraz. Bierzesz czarny z niebieskim monsterem, patrz. Wziąłeś go i odkładasz. Kurwa, miał go w łapie i odłożył. Miałeś? Nie. Miałeś w łapie. Od razu ten złapałem. Soczkowy, także kolejny raz mango, będzie u mnie na pierwszym miejscu. I zwłaszcza mango, bo ja kurwa kocham mango. Mango, dobra. Dawaj. Lej. Monster Max, oznacza to, że jest 200 mg kofy w 355. Lej. Czyli ma prawie dwa razy więcej kofy, nie? Bo w normalnym masz pół litra i 150, a tu masz 200 w 350. Lej. No. Także jest bardzo mocny, mniejszy i ma super smak. Owca, ty na początku odcinka powiedziałeś, że testujemy energetyki. Bo mi się coś pomyliło. Aż wezmę nowy kubeczek. Dopiero ogarnąłem, że same monstery testujemy. Same monstery. Mówiliście test energetyków. Dobra, to teraz mówię monsterów. Test monsterów, nie? Samo to jedno słowo. Dopiero do mnie doszło, że tylko test monsterów robimy. Dobra, kolego. Możesz przekazać puszkę? Jeśli tak się przykryłeś do tego mango, w ogóle sam sobie go oceni postaw. Fajne wlałem mango. Jakbym splunął tam. No, chyba starczy. No nie. Niestety się zawiodłem. To zero czy nie? Zero. Zero. Możesz zero. Lać. Ale jest... O matko, jakbym miał wypić całą puszkę taką. Jest dużo słabszy niż mango z cukrem. Wiesz czym, mango loco. Wiesz czym mi się to kojarzy? Byłem na obozie w Sobieszewie. Przepraszam. Często chyba nie Sobieszewo, nie, to były... Poczekaj, gdzie to było? W Sobieszewie. Nie, kurczę. Zapomnę. Może Mierki, tam dziadek cię uczył pływać. Nie, to nie. Wywal go. Nie, ogólnie ja nawet, no. To był obóz sportowy i bardzo chciało nam się pić. I był tylko i wtedy piło się soki i był tylko w sklepie lokalnym się, jeden... Słaby. Jeden sok, dokładnie, jeden sok był, ja bym dał to tu w ogóle. No ale my wszyscy tu. Git, jeden sok był, jakiś tam taki 6 max, coś takiego było, kojarzycie? I po prostu jak wypiłem ten sok, to żygać mi się chciało. Taki był niedobry. Kojarzę, takie taki coś, takie specyficzny, 6 max, sztuczny. Takie coś jak Polo Cocta. Boże, jakie to było kojarzę. Obrzydliwe, kurwa.
normalnie prawie się wyżygały, no żygali ludzie, nie, jak pili ten sok. No i chuj, no i lecimy dalej. Jak widać, wszystko jest możliwe, no. Jakaś tam mieszanka czerwonych owoców, jakbym to opisał, kojarzymy ten smak. W Polsce był bardzo popularny razem z białym. O, to jest jeden z moich ulubionych. O, soczkowy? Ale soczkowych. Ale soczek, nie biorę tego. Słuchaj, posłuchaj mnie. Słucham cię. Wybierając ten smak, na przykład jem obiad i zawsze muszę popić czymś obiad, czymś słodkim. Ja też tak robię. Dlatego wybieram to owocowe. Ale to nie szukasz energetyka, tylko szukasz napoju do popicia obiadu. Szukam energetyka. Szukasz napoju, żeby popić obiad. I ten napój jest świetny, już o tym wiem, do popicia obiadu na przykład. A owca miał kiedyś fazę, że nie pije energetyków, pamiętacie? I to chyba był przełom, że ten się pojawił i zaczął pić. Znaczy ja mu kiedyś powiedziałem... W Sopocie pierwszy raz spróbowałem, bo wy tak napierdalaliście te energetyki. Ja mu powiedziałem, że fenylalanina się nie odkłada w mózgu, bo on gdzieś tak to przeczytał i wtedy zaczął pić. Może to o to chodziło. Pamiętam, ale fajny. Ale nie, raczej chodziło o to, że nie chciałem chemii pić, po prostu. Zapomniałem, że dobry był. Po prostu miałem taką fazę. Ja bym dał tutaj. Bo ja absolutnie zabiałem. Ja bym dał tutaj, panowie. Mimo wszystko. Ja na trzecie. Na trzecie, a ty, Robert? Na trzecie. Hej, dobry kompromis. Ale mi o to chodziło. Bo cieszę się, gdybym nie powiedział, że tutaj, to by był tu. No. Dla mnie to jest zbyt ulepkowe. To jest takie świeże. Dla mnie za słodkie cytrusowe. Jednak nadal. No, no bo jest ten jest cytrusowy, nie? A to jest słodycz. Lecimy. No dawaj, dawaj, Majku. O! O! Będzie konkurencja dla tego. Ciekawe, ciekawe. No cóż, to jest to samo co zielony, tylko że zero. Dawaj. Co tak mówi. To jest to samo co zielony, tylko że zero. Jest lekka różnica, mogę to wam obiecać. Dawaj. Ale jestem fanem tego smaku. Dawaj. Bardzo często wybieram właśnie ten. Kiedyś on był w ogóle w Polsce, nikt go nie docenił i wyjebali z Polski. A teraz kurwa nie ma. No i nie będę pić nigdy. Ale da się znaleźć. Jest trochę Pokemonów inny. Szukasz. Jest mniej głębszy. Jest trochę inny. Gdyby zrobić... Ale jest fajny, taki delikatny. Taki zero, to by było coś. A jak dla mnie właśnie ten zero jest super. Ale ten też jest super. Ten też jest super, nie? Lekko się to pije, nie jest. Nie dałbym mu pierwszego, ale drugie bym oddał. Dałbym mu mimo wszystko drugie miejsce, jednak ta pełność smaku mi to jest coś pierwszy. Podobało. Po smaku, no Robur, ratuj. W sklepie, pierwsze miejsce. Saker, to nie jest twoja wiem, psycha. Wiem, że go kochasz, kochasz, Robert. Ja za pierwszym, no. Ej, ale czekajcie, nie dajmy nie, się zwariować. O to chodzi wam, że on nie ma kalorii, nie, że jest lepszy w smaku, tak? Lepszy w smaku. Naprawdę? Tak, jest mniej taki mega, nie jest aż tak słodki. Możecie sobie wkręcać się sobie, bo wybralibyście zero, ale wolelibyście pić ten, gdyby był zero. Nie. Zgadłem? Nie. To jest bardzo możliwe, ale zostawiłbym to tak, bo mordo, ja nadal... teraz na masie wybieram ten, mimo że często piję z cukrem i tak wybieram ten. Posłuchaj, mi się wydaje, że mimo to nawet te dwa, jak są na pierwszym miejscu, to jest dobrze, że ludzie, człowiek, który wybrał ten i człowiek, który wybrał ten, oni razem by się dogadali, by razem przejechali ponad z Gdańska do Warszawy bez problemu, by się dogadali, nie? Także możemy tak to zostawić, nie ma różnicy tak jakby. Ważne, że te dwa są na pierwszych dwóch pozycjach. Kurwa, miałem triple shota tu teraz. Dawaj, póki, zanim umrzesz, nagrajmy. O matko, ale kombinacja. O, zakręcane. O, i nie chce mi ja się tego ciekawy, pić. Nie chce mi się tego pić, bardzo źle mi się to kojarzy. Dla mnie się to kojarzy z izotonikiem. Powerade taki. Już jest coś takiego, ale że to jest izotonik. Co to w ogóle jest? Hydration, to jest izotonik. Ale wiem, że Monster jest energetykiem. Elektrolity, i nagle Monster ma... kofy. A, czyli... czyli uwaga! To w jednym. 1000 mg BCA. No, jesteśmy w domu. Uważaj, żebyśmy... Uważajcie, bo ja się żebyśmy boję... rekordów nie zaczęli tak, pobijać. A to jest niebezpieczne tak szybko przeskakiwać ciężar na ciężar, mogą te ścięgna puścić. Ty, ale już chuj z tym BCA, ale zobacz. Taki Powerade'ik z kofą. Hej. Tak, to jest dobre połączenie. Weźcie moje pieniądze. To jest dobre połączenie. Czemu tego nie ma w Polsce? Na trening? Kurwa. Ewidentnie etykieta wskazuje na to, że to tutaj są te elektrolity. I fajny smak? Kurwa, to jest, ojej. Pierwszy energetyk. To nie jest, traktuj to jak Powerade. Powerade, to jest dobry smak? Bardziej. Ja bym to dałbym temu... No takie... Tu. Wieloowocowe. Gdzieś ile tu. Kalorii? No jak niebieski ten. Jak tutaj. Niebieski Osh i niebieski Powerade. Jest to ciężko z tym zestawić. Niegazowane. I no to tak, jest... Tak. Ile to 700 ml ma?
No. I tu jest tylko 200 kofy, czyli najmniejsza dawka na 100. Najmniejsze stężenie, no ale to dobrze, bo jak to ma być, wiesz, takie intra-workoutowe, no to... To nie jest watermelon? Nie. Nie? Nie. No jak blue. To masz jakieś takie, wiesz, niebieskie owoce, wieloowocowe. Ja to tutaj blueberry. Są, tu. Blueberry, blue maliny są. Niebieska malina, bardzo popularny smak. Mi bardziej smakuje od czerwonego, na dłuższą metę. Mi zajebiście to smakuje. Sztuczny. No ja to widzę tu. Ja to widzę... Ja bym dał przed kawą to. Tu. No. Między tymi. No, te, o też, kurwa, też nie tak. Ma opcji, nie pozwolę ja wam tak. Tego zrobić, robór. Ale naprawdę, nie. No naprawdę. Ja to ja daję ostatnie miejsce, a robór? Daj pierwsze sakry, to będzie w środku. Ja trzecie. Pierwsze? Trzecie. Pierwsze. No pierwsze. I dobra, trzecie od tyłu, czyli robimy o tak. Będzie kompromis wtedy. Ale jaki ja kompromis, mówię, jak kładziesz tam, gdzie robór nie chciał? Nie, robór chciał tutaj. My z Pączkiem tu chcieliśmy. Robór chciał tu. Trzecie chciałem. Tu chciał, trzecie. Wy, to wy kurwa się dokształćcie. Ja chcę tu. Idźcie kurwa do jakiejś... Nie, no nie. Średnia, absolutnie, mordo, matematyka zwykła. Nie pozwolę, zwykła, kurwa, matematyka. Nie pozwolę. To jest średnia. Nasze dwa ja ciągnął tam. Ale ja chciałem ostatni, a robór chciał ten, a wy chcieliście coś. Podważasz rzeczy niepodważalne. Czyli tu jest. No nie, my no przeważamy, bo my jesteśmy dwa. Większe odchylenie, twój standardowo jest w tamtą stronę. Bo my jesteśmy dwa mocne, a tu jest jedno mocne i jedno robura, lekko. No. Więc my ciągniemy tam. Dobra, napij się tego i weź potwierdź. Dobra. Potwierdź. Tak. Mać. Nie zależy mi jakować. Ja myślę, że jakbyście spróbowali jeszcze raz tego. Tak. Gdzie no, taki ulepek? To wypijesz. To w ogóle kurwa. Nam nie smakowało te różowe. Nie, no to masz płyna, tu masz. No. Mi w ogóle to nie smakowało. To jest jak do rozcieńczania jakaś rzecz. No. Aż tak nie. Dawaj, wyjmuj. Lecimy? Scholastyk. O. Chaos. Fajna puszka. O. Jabłko, pomarańcz, brzoskwinia, mandarynka, ananas, winogrona. Dobra. Mamy opisane. Zero czy nie? Nie wygląda na zero. Nie. Szkoda. Ale mało. 35 szkoda. Kalorii w 100. Nie, dużo. Normalnie. Muszę się rozprostować. Nie, no trochę mniej niż normalnie. Nie dam rady, kurwa, nie dam rady. Kalorie nas otaczają, Robercie. I makroskładniki. O kurwa. O chłop. Kurwa, macie, gazu fest. Coś mnie nie pobudza, ty, bo mi się ziewa strasznie. No jak ty masz rozpierdolone receptory, człowieku. Ty trzy... Kiedyś sypałeś trzy miarki bomby z Natalią. Wiem o tym. Mm. To ona chyba, nie ja. Vibovit. Ale piliśmy o, dwójkę, czyli po półtorej. Vibovit. Nie wiem, gdzieś ja tu. Ja tu dwie max piłem, pamiętam. I ale... kawę. I kawka. Robi może zasmakować, bo on lubi taką fontę. To jest jak landrynka. Nie sądzę. Jak rozpuszczona landrynka. Tu mandarynkę wyczułam, ona nie pasuje mi. Ja głosuję, żeby on był tu za tym. Za tym lepsze od tego jest. Ja też. Nie no kurwa, panowie, dla mnie to jest gdzieś tutaj. Mordo, a lepsze od tego jest? Jest lepsze od tego? Gorszy. Lepsze od tego? Gorszy od końca. Czwarty od końca. Śmiesznie, że owco pokazuje, gdzie ma być. Do kamery za puszkami. Dla mnie czwarte. O. Dla mnie tu powinno być. Nie. Dla mnie lepszy jest. Szanujmy się, kurwa, panowie. O nie, no gdzie? O, ja tak. Nie, tak. Ty weźcie spróbujcie, zweryfikujcie. Dobra, nie, ta runda jest dla nas, kurwa. Zweryfikuj to różowe. Dałem wam poprzednią. Wy nie pamiętacie, jak to jest. Dałem wam poprzednią, ale no szanujmy się, to nie jest dobre. Wiecie co, powinniśmy głosować jednak liczbami. Nie tam zawsze liczby, zawsze te schematy, jebane schematy w urzędzie, schematy u księgowej. Teraz kurde, jest tak, nie te schematy. Mówi głośniej, nie ma schematów i dlatego na to jest w tym miejscu. I będzie tak, że każdy by powiedział. To drze pizdę wygrywa. Oczywiście, tak. Oczywiście. Tak prawo jeden. Dżungli, jebać schematy, dokumenty. I teraz bardzo dobry energetyk jest tutaj. Dawaj bo, dalej, bo dawaj dalej. Głośny. Większa masa no, mięśniowa, większy ale, współczynnik ale, w głosowaniu. Ale dałem wam w poprzednim ten. Robur mówi, że tu, ja mówię, że tu. Lecimy dalej. O, no, bardzo czekałem na ten. Od dawna chciałem go dopaść. Ultra Rosa. Tu było bardzo dużo czerwonych owoców. Roza. Zero. Roza. Nie znam go. Zero. Bo od niedawna weszły na amerykański rynek robciu mangusia smak i rosusia. Rosusia. Ruzia. Takie różane. Różany jest dosłownie. Różany. Nie. Czerwone owoce. A. Nie no, ten pomarańczowy lepszy od różowego to przesadzili. To już interwencja nie, powinna wyjść i władz. Przesadzili. Gdybym ja sam oceniał, w ogóle on byłby wysoko. Nie, też u mnie byłby wysoko. Nie pamiętacie no, różowego. Wysoko to może być energetyk, gdzie wszyscy są zgodni. Jeżeli
dwie osoby mówią, że przesadziliście, to przesadziliście prawdopodobnie. A dwie osoby mówią, że nie przesadziły. Jaka jest zasada twoja? Ale identyko jak różowe. Ale jesteśmy cięci we dwójkę z Roburem niż ty z Sakerem. No dobra. Identyko jak prosta czerwone. Sprawa. No. Ale masa mózgu taka sama, a tu jest intelektualne. A może być wyzwanie. Nawet mniejsza, ale nikt twojego mózgu nie widzi. Widzą mięśnie tylko i poziom tkanki tłuszczowej. No chuj w ogóle, no. Zaraz. I to się liczy i to jest kapitał. Jeszcze jeden taki. Co nalewasz? I wyjdę i będziesz płakał, że ja nic nie nalewam. Identyczne jak czerwony, no. Trzeba będzie dać tu. I tyle. Oj nie! To weź czerwony. No przecież wiem, piję to bardzo często. Identycznie smakuje jak czerwony. Nie, 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 nie to jest słodziutkie. Nie, weź czerwony. Nie, o nie, to jest zupełnie co innego. No nie, kurwa, lej. Nie, ekspercie. Weź czerwony, nie pierdol. Ekspercie, bo zasłonimy ci oczy. Panie ekspercie, to jest gdzieś i tutaj. Wyjaśnimy cię zaraz. Przestań pierdolić, weź czerwony. Ale panie ekspercie, ja bym dał to tutaj. Bo to ale jest, to się czerwony, nie przypomnij sobie. Jeszcze. Weź robu kurwa, czerwony wiem, i powiedz jak smakuje im. Czerwony, Saker, najczęściej z was piję czerwony. Zaufajcie mi. Nie piłeś częściej niż ja. Piłem. Ty, nie. On mówi, że to jest to samo. No nie, ten totalny popierdol. Ten weź dwa, jest... weź dwa. Nalej, daj nalej mu, kurwa, nie wierzę w niego. Serio, to już jest tak karygodne, że daj. Powinien Patryk na ciebie nagrać o tym materiał, kurwa. Patryk 2703, że ty po prostu tak no kłamiesz. Daj, kurwa. Po prostu kłamiesz. Ale będziesz przepraszał. No nie, no nie, nie, panowie, nie przedłużajmy. Nie. No nie to samo. Nie, no nie przedłużajmy, ten człowiek jest niepoważny czasami. Ja ale się ma z już swoje lata. Zgadzam już. No i co, który jest który, bo ja nie, umiem rozróżnić, kurwa. Ja za czerwonym dałem. Dobra, no jest różnica. Ja bym dał tutaj. Nie podniećcie się za bardzo. Ja bym dał tutaj. Że się pomyliłem. Za czerwony. No średnio. Niech świat się zatrzyma, Saker się kurwa pomylił, ty. Jakie miejsce dajecie? Ale patrzcie, mówi, że ja podnoszę głos, zobaczcie jak się na mnie wydziera. Dobra, lecimy z następnym. Przed chwilą kurwa. Sprawdź! Teraz lecimy sprawdź, z triple shotem. A sprawdź to, no napij się tego. To jest moka. Jeszcze, to jest w ogóle wymuszenie. Smak moka? To nie chodzi o podnoszenie głosu, to jest kurwa wymuszenie jakieś. Nie wiem jak to nazwać prawnie, ale to co on robi, to jest ponad tym, co ja robię. Na pewno pod znęcanie się podchodzi. Jeszcze takie sukowate. No weź spróbuj. Kurwa, to nawet nieprawnie, tylko umownie się tak nie robi po prostu. A co się nie nagrało, jak się na Robka Roberta wydarł? Robka. Na blokach się tak nie robi. No. Kolejny smak jest moka, triple shot. Okej, okay, czyli dużo czyli po raz kolejny jest w chuj kofy. Moka to co to jest? Znawców kawy pytam. O kurwa, nie mam pojęcia. Jakich znawców? No Robur. Ja nie piję tak. Ja nie mam nawet ekspresu w domu jak owca. Ty masz ekspres? No dzisiaj wywożę go do Harry, bo nie używałem 2 lata. A to nie jest po prostu jakieś espresso z kawą? Identyczne jak ten, co? Identyczne jak ten! Chciałbym prosić o docenienie tego żartu. Identyczne jak ten! Jest bardzo dobry. Naprawdę, naprawdę doceniam. Czyli to jest espresso, jedna dawka i jedna dawka mleka. Tak? Wiesz co, mi się wydaje, że po prostu na rozlewni popełnili karygodny błąd i w te puszki nalali ten energetyk. Czerwony. Spróbuj, spróbuj! Czerwony? Spróbuj! Kurwa, spróbuj! Wiesz? Spróbuj! Chyba spróbuj. Będzie za czerwony. Ale spróbuj! Ale spróbuj! Kurwa, Saker, ale spróbuj! Kawowe bym wsadził go. Idziesz już spać. Dla mnie też trzecia, drugi kawowy. No ja bym dał w topce kawowej. Środek kawy no, wsadził. Środek kawy, to było miejsce, ja też się zgadzam. Spoko. Kurwa, ale to w ogóle jak wysoko jest. Ty teraz tak patrzę. No jest. Nie? To nie jest za wysoko, kurwa? Jest. Aż tu? Dawaj. Zobacz, tyle słabszych od za tego? Wysoko. O dwa za wysoko. Dawaj, bo jest ciemno. Poczekaj, poczekaj. Zastanówmy się, chcemy, żeby to było tak wysoko? Tak. Na pewno? Każdy powiedział, że to jest bardzo dobre. Ja myślę, że musimy tak postąpić, bo... Nie, to jest lepsze od tego. A, no to dawaj tak. No. Bo nie robimy analizy, tylko po prostu kierujemy się emocjami. Czyli bez analizy, bez żadnych schematów, tam bez Exceli to robisz. Ale to jest bardzo fajne. A jak chcą robić Kevina Excela, to na swoich kanałach mogą tam robić Kevina Excela. My nie robimy Kevina Excela, my robimy to, co czujemy. Jodłowanie jest z Austrii? Chyba Szwajcarii na to wychodzi. Ze Szwajcarii. O kurwa, mam coś bardzo dzień dziwnego. Dzień dobry, poproszę, ale spróbuj. W którym nie poczułeś różnicy? Co to jest? Ile jeszcze tych energoli jest? Kurwa, my skończymy dzisiaj. Strength. Ty! To siłę dodaje. Wszystko Doktor jest po strength. Chińsku w chuj, nie? Ale to ma chyba 450 kofy. To jest eliksir w chuj. Dawaj, testujemy. Eliksir życia.
Ja pierdolę, to jak syrop wygląda. To już wygląda na niebezpiecznie. Saker, ale spróbuj. No zobacz, tam jest chyba M do trzeciej napisane, coś takiego. No, nie? M do potęgi trzeciej. Dawaj, Albert Einstein to pił jak... Ale pachnie jak... Wymyślał to względności. Pachnie jak to. Moim zdaniem to jest dokładnie to samo. E równa się MC kwadrat. No i co? Co wam to mówi? Ten schemat? E równa się MC kwadrat? No, podstawa życia człowieku. No i co? Wytłumacz mi to. A, ja ci tak nie pojmiesz. No dawaj, dawaj. Nie, nie, nie. Nawet ale to nie wytłumacz dla widzów. No E to energia, M to masa, C to prędkość światła do kwadratu. To normalnie opisuje nasz cały... Ty! Klasycznie. Zaskakująco bardzo dobry. Smaczny. Gdzieś to bym go widział ogólnie. Takie słodsze to, ja mam wrażenie, po prostu. Faza. No. Ja bym go dał tu. O tu jednak, mimo wszystko. No tak, no, był ulepek. Dobry no, bardzo. Ale czekajcie, w większej ilości on nie będzie niedobry? E równa się chce. Kurwa! Nie, nadal dobry. No. Patrz, no masz ten schemat E równa się MC kwadrat, nie? No. Gdyby nie no to, byś nie zakręcił. Fajne. Co dalej? No co dalej? Co dalej, no? Co dalej, Saker? Ruchasz, zarabiasz pieniądze, dzieci robisz, umierasz. Co dalej? Esencja życia. I się przejmujesz, co mówią inni. Monster Espresso, po raz kolejny trybus. Kurwa, E równa się MC kwadrat. 60 kofy na 100 ml. Ty wiesz, co to znaczy równa się MC kwadrat? To bardzo ładnie, to jesteś lepszym człowiekiem. A ty nie wiesz, to jesteś gorszym człowiekiem. Głupszym. Przede wszystkim. Twoje życie jest mniej warte, to chce mi pani powiedzieć? Nie, ale jesteś gorszy niż on. No ty wiesz, nie co to znaczy równa się MC kwadrat? Ale proszę pani, ale zasadniczo to ruchamy się i umieramy. Nie? E równa MC kwadrat, bardzo ważne. Może nie miał, może Michał nie miałbyś samochodu, gdyby nie to równanie kiedyś. Tak to jest. Pijemy? To jest dobry... O, to jest ja pierdolę. Ale nie, nie jest argument, bo samochody były przed tą teorią. Ale można jakoś inaczej zmotywować młodego człowieka. No. No, no oczywiście, że... Pijemy tak. Dalej? Co jest? Kiedy, z którego roku jest ta teoria? Chodzi o to, no, żeby... Einstein żył w XX wieku. Ja sam chodzi o to, że możesz inaczej zmotywować tego człowieka, nie? A nie, kurwa, rób auto, bo ci zajebie, tylko... O, chcę robić auto, rozumiesz? Bo to moja pasja. A nie, rób auto, kurwa, bo jesteś zły. O, ten zrobił auto, a ty nie potrafisz. No idź, kurwa, się. Bo nie potrafisz zrobić auto. Ale ja świetnie gram w Babingtonach. Spierdalaj, masz robić auto. Dobra, to... Ręce cię trzęsą trochę. No już, ja już czuję. Nie widać, bo owca tak. Ja już czuję, serio. Bo ja jestem bardzo wrażliwy na kofę. Wczoraj jak bombę wypiłem, to miałem duszności. To jest połączyłem z kawą. To roburowi. To jest najbliżej kawy z espresso. Espresso? No. Espresso robi espresso, tak? Espresso do kawy. Czuć tą bardzo kawunię, co nie? Najbardziej. No. Pytanie, dla czy mnie... chcesz, czy lubisz to, bo ty na przykład siekierę pijesz? Absolutne no, czy zależy ci na smaczku, słodziutkim i tak dalej, no, najlepsza z kaw może, tak powiedział. Co no, ty pierdolisz? Dla mnie ostatecznie. To ja bym ale dał dla, tutaj. Dla Robura jest ale istotne, ja że to jest naturalna kawa. A dla ciebie? Dla mnie nie. No, które dla ciebie? Dla mnie drugie. Co drugie? Drugie od ostatniej. O, kawa. No to tutaj dajmy. No. No ale ja dałem ostatnio. No a to twoje słowo to się chuja liczy. Nie no, no to jak ty dajesz ostatnie, no to musimy dać gdzieś tu, nie? Średnią. Czy jak to nie jest? Wiem, ja już nie rozumiem twojego słowa. Daj gdzie uważasz. Nie, no walczy, no bo siedzisz najbardziej na prawo, kurwa no. Nie no, nie, ja robię tak jak mnie nauczyli w szkole. Nie lubisz kawy, nie jesteś dobrym człowiekiem. Nie biorę twojego zdania pod uwagę. Robur tak mnie nauczyli w szkole, o tym ale wiecie. To już bez Sakera ustalmy. Robur powiedział, że to jest dla niego najlepsza kawa, czyli Tuglą dał. A my powiedzieliśmy, że to jest najsłabsza kawa. A Saker powiedział, że to jest najgorsze. Nie liczymy jego zdania? Czyli no to wejdzie, zróbcie tu masz ostatnią kawę. Tu. Tu jest najsłabsza kawa. No, ale zobacz. Ty powiedziałeś, że to jest najsłabsza kawa. Druga. Jest... Druga. Aha. Najsłabsza. Robur powiedział tu. Ja z owcą powiedziałem tu. Ty się nie liczysz, czyli zostaję tu. No i git. No. Lecimy dalej? O! Monster. Smak Solaris. Fajny kolor. E równa się MC kwadrat.
Hop on the rocket ship and enjoy the ride. Rakietowa owca. Jak to z Max Solaris? Szkoda, że jeszcze nie dali znaczku NASA. O kurwa! Jeszcze mi nie pobudziło. Co ty pierdolisz? Przekładają ten księżyc od wielu lat już? Albo to te lampy. Call us crazy, but we supercharged our monster energy base, then injected it with nitrous oxide for a smooth, unique texture, out of this world flavor and big bang buzz. Buzz to jest, buzz to jest faza, tak? Buzz to jest... Toy Story. Buzz. Toy Story. Buzz, co to jest buzz? Ale Big Bang jest istotniejszy, że to jest wielki wybuch i monster powstał. No buzz to jest taki, że... Powiedzmy vibe. Vibe wielkiego wybuchu. No a, sorry, myślałem, że znasz. No ciekawe jaki to jest smak, bo chuja mi powiedział. Ej, puszka jest bardzo fajna. Smak jest nie z tego świata, można powiedzieć. Solaris? Jak solarium? Solaris jak słońce. Ile kalorii? Solaris jak parasol? Ciężko powiedzieć. Nie wiem już. No gdzieś tu myślę, nie? Coś takiego. Dla mnie bardzo słabe, no. Gdzieś tam, no. Ja bym przed Powerade'em. To jest taki bardzo słaby za fioletowy monster. Za Powerade'em. Tak jak fioletowy jest wysoko. Ja bym dał tutaj. Jestem za, no. Ale ja bym dał tu. No to daj o, tu. Tu, no. Może być, no. O, widzisz, jesteś... Ale mango dla mnie jest lepsze. Ważne jest to. To jest nieważne. A czemu wyjebaliście tamtą kawę? Nie po dobiorę energetyka, po dobiorę to. Deja mi mówił o tym, właśnie, że jakiegoś nie znam i to jest chyba ten. Dawaj. Chociaż nie znałem też tego. Aha. No dobrze, więc to jest Reaper. Reaper w serii Monsterów oznacza, że jest połączony z sokiem. Czyli nie, że jest soczkowaty smak, tylko dosłownie jest tu sok i energetyk, nie? Im. Chętnie porozmawiam. Ale już też tak oszczędnie lejesz, kurwa. No, jak w początku tak zrobiłem. Mówiłem wam, żeby oszczędzać, bo jesteśmy w połowie pewnie. Ja oszczędzam, bo już to jest mi się połowa? Słabo robi. Dopiero? No jakoś ja nie wytrzymam już tyle siedzieć tu. Bardzo dobry. Kurwa, bardzo dobry jest. To takie cukierki były migdałowe kiedyś. Podobne. Migdałowe? No. Chłopie. To jest sama owoc, wie? Ale ci się kurwa smaki już tam pomieszały. No znajdziemy migdał. Ty w jeden kubek lejesz. Ja bym dał go gdzieś tutaj. No tu. Nie, Robert. Nie no, jak tam jest migdał. Dawaj, bo jest 30 energetyków. Robert, proszę, nie, tam nie ma migdału. Pina colada mu się skojarzyła, bo jest. Przepraszamy, Robert, czasami... A ananas jest z kokosem ma takie połączone pomysł. I jest podobny... No i kurwa, razem tworzą migdał. Ale jak jest rodzina orzeka. Tak powstało Chocapic. Chodzi mi o smak z rodziny orzechów. No jeszcze, to dawajcie, ja proponuję tu. Dla mnie to jest świetne, ja bym to dał tu. No nie, no to jest w ogóle, to jest nie był do pomyślenia. Taki, to jest smak. Ja uwielbiam takie smaki. Nie, no smak. Żółty Monster Zero był moim ulubionym, póki go nie wyjebali. Głosuję, żeby on jest bardzo podobny. Zabrać Sakerowi głos drugi raz w tej kolejce. Możemy, nie? Nie tak. Prawo głosu. No jak tu demokracja. Były takie białe cukierki, kojarzycie? Tak, no. Widzowie te migdałowe, też kojarzą. Te migdałowe, no. No. No, migdałowe, no. Zobaczysz, że ktoś będzie dużo komentarzy i łapek, że tak, jest. No tak, no, i ktoś ja myślę, że... I będzie tak, jest. Panowie, ja myślę, że YouTube padnie. Jakieś tam owoce tworzą ten smak, to nie moja wina. Saker... No kur, no jak chuj. Ja tutaj go widzę, o tu. A wy, panowie? Tak. Nie, jak postawisz go za tym, to kończy się nasza znajomość chyba. No to trudno, no. Nie możesz tego postawić za tym. A jeden film nie może... Jak nie będziemy się z tym znać, to w ogóle cała firma upadnie. Nie możemy przez jeden energetyk się poczekaj, tak posprzeczać. A wy jak? Dajmy Sakerowi chociaż raz, bo nas opuści. Poczekaj, co? Ale to nie, niemożliwym jest. No, no ale to nie wiem. Zaakceptuję to miejsce. To a wszystkie wy? Kawy na pewno były słabsze. Gdzieś tu, no. No tak. No. Ja się nie zgadzam, ale git. Ale może dla tak dobra być. Firmy, wiesz? Dla dobra firmy no. Postawmy to tutaj. Dawaj nie, dalej. No, nie wierzę, że pilibyście to na przykład bardziej niż to. Dobra, weź... Możecie tak powiedzieć, ale... Tak, losuj tam. Rzeczywiście masz całkowitą rację, lecimy dalej. Słony karmel. Jakie dziwne. Po raz kolejny kawa, tym razem z normalną zawartością kofy. Kurwa, ale jestem zgazowany, panowie. Ja nie wiem, czy ci wierzę, zobacz, co jest grane z tobą. Bardziej gaz stał się problemem u mnie niż kofa, ale kofa też czuć. Podrapiesz mnie po plecach tu? O tutaj, tak głębiej, niżej. No i weź mnie podrap. Wyżej trochę. Lej kawę. Troszeczkę wyżej. O, dobra. Jeszcze trochę w prawo. O tu, kurde, o tu. Dobra, dzięki. Proszę.
Mamy to. Najlepsza kawa dzisiaj. No. Słony karmel. Słony karmel. Pyszno. Najlepsza kawa. W końcu, kurwa. Najlepsza kawa. Każdy to był kość niezgody. Teraz mamy. Słony karmel was kupił. Słony karmel. Od razu przestawiam. Ja też mam ulubione białko z wksklep.pl. Słony karmel. To dlatego prawda, też muszę ale... wysoko dać. Wjebałbym to nawet tu. Nie. Inaczej, ja bym to wjebał tu. Dobre. O tak bym zrobił. Fajna kawunia. Bardzo dobre. No. Jest najlepsza no. W chuj. Może być tu. Jak białko słony karmel. Z WK, no. Z WK dzik trochę. I no. Sos słony karmel też, typowo. No, sosik słony karmel, no. Ogień. No, zajebiście. W ogóle nie pasuje mi słony karmel do... O, o, wysoko u mnie. W Stanach go piłem na trasie. Mnie też. Nawet powiem, że w tej chwili mam w bagażniku parę. Ze smakowych oczywiście, a dzisiaj bo... Natalia w tym w żabce znalazła. W żabeczce są, no. Można ale jeszcze nie zawsze są. Ciężko je znaleźć, ciężko. Ale można je dorwać, no. Ale taki spragniony byłem. To wchodzi w lato. I na tej pustyni, kurwa, to piłem. To w ogóle teraz to nie odczuję takiej przyjemności. No nie po tym, ale to jest, no kurwa. Teraz, ja... Ciekawe, jakie teraz będzie mi się wydawać to. Dla mnie to jest absolutny numer jeden do tej pory. Ale nadal jest git. Absolutny numer jeden. Absolutny numer jeden? Tak. Ze wszystkich? Przed tamtymi. Dlaczego? Ja bym dał to tutaj. Ja też pomiędzy tymi tu. Mniej uniwersalnymi. No bo pamiętaj, że my klasyczny najczęściej byśmy pili. Tutaj. Ja nie? Ja piję częściej cytrusowe. A dla mnie właśnie owocowe są tam na drugim rzędzie owocowe są, bo one nie są takie, że mógłbyś je katować cały czas. Mogę je katować cały czas, ja mogę też, trzy no. Dziennie pić. Dla mnie obiecuję. Na przykład tu może stać. Dla mnie musi tam stać. Dla mnie tutaj. Więc musimy to wjebać pomiędzy klasyczne gdzieś, bo nie jest 2-2. Czy biały jest ja lepszy? Ja myślę, że dobry kompromis będzie tutaj. Że jednak topka to są zwykłe energole, a jest pierwszy ze smakowych. No. Nie pozwolę na to. Mogę dać tu. Dobra, masz 500 plus i damy tutaj. Nie. Dobra? Nie, nie możesz tej buteleczki dać na trzecie miejsce, a tego nie. No dobra. 1000? 1013. Kurwa. Pit, zwolnienie z pitu do 35. Mam to w piździe, to jest kurwa sprawa honoru. To musi być w top 3 aktualnym, co najmniej. Kurwa, wiesz co? Opodatkujemy to plus 100% i chuja kupić. To się przekręci no, ja się trzymaj, bo tylko ty kurwa czasami dajesz to co ja. Jeszcze się nie przekręć, kurwa. Fajnie. Damy dobra. Ci na pierwsze miejsce, ale dawno będzie, nie piłem. Ustało, będzie ciężko z upolowaniem. Niedostępny w Polsce będzie. No ciężko. No to co robimy, Robciu? W ogóle jakby o nas w ogóle zapomniał. Robura pyta tylko. Czyli zobaczcie, nie, co robicie. Nie. Stawiacie no energetyk na pierwszym być. Miejscu, bo a my dajemy go na czwarte we dwóch. Ja proponuję tu. Dlatego trzecie. Trzecie. O nie! No. Tu nie, kurwa! Tą grabą swoją spasioną to nie! Kurwa! Dobra, jestem za tym w chuj. Pokażmy, że cukier musi przegrać z bezcukrowym. No dobra, zróbmy dobra? Tak. Kurwa. Dzięki. Kurwa. Mam sentyment do tego energetyka. No. No, no i w Nevadzie go piłem lecimy na pustyni. Dalej. Trzymasz się Robur jeszcze? No. Troszkę się budzę. Ja pierdolę. Mamy kolejną kawę, Kona Blend. Piłem ją kiedyś. Zresztą piłem większość z nich. Nie co piłem tylko tej. Tak duży naprawdę wybór tych kawach tej. Jest, co nie? Dużo ich jest. No. Ale duże z kawoszy. Co to jest Kona Blend? Co to jest Kona? To jest coś z Ameryką Południową. To Ameryka Południowa to Copa Libertadores. To jest jakieś afrykańskie bardziej. A to nie jest Wyspy Zielonego Przylądka? Te takie zakopane twarze w ziemi? The Big Island. A nie, to Wyspy Owcze. Kona site of the Big Island of Hawaii. No jakaś ciekawe. Część wyspy. Kurwa. Ty weź już nie pij. Czyli mieszanka z danego regionu. Chciałbym wejść do hawajskiego sklepu i zobaczyć, co jest na półkach. Zawsze jak gdzieś jestem za granicą, to jaram się, co patrzysz jest na półkach. Półki. Ciekawe to jest, nie? Jak życie się różni tych ludzi. Takie konsumpcyjne nawet. No. Ty, uwaga, nie różni się. Uwaga, uwaga. Różni, wow. Nie, tutaj bym różni, dodał. Różni. Tutaj. Tu. No. Stereo ja tu, bardzo dobre. Ja za słonym karmelem, ale właśnie taką kawę oczekiwałem od tej. Tutaj mówiłem, że to jest Levativium, takie bardzo ołkłe jest pod koniec. Blend.
A to jest to. Powinni to usunąć i robić tylko to. Bardzo git. Ja ją piłem na siłce kiedyś po prostu na treningu i też byłem zaskoczony. Myślałem, że to tak, bo wiecie, dla kolekcji ją wziąłem, nie? Żeby opierdolić wszystkie tam dostępne. Skąd to miałeś? Z internetu. O kurwa. No ten co robi? Ja pierdolę. Redukcja. Robór, jesteśmy w połowie po jebie. Nie, ja w połowie. Trzęsiem się patrzałaś. Zoba narzekał na moje gramy. Chodź. Śmieję się tylko, znasz. Ta, no wcale. Test, kurwa. To lecimy z następnym, tak? Tak. Tu Rafał wprowadził poprawki, Kona poszła za słony karmel, bo tak chcieliśmy. Dziękujemy. Dobra, trenerzy. Dobra, nie pierdolcie, bo dostaniecie zaraz po ogarniaczu. Nie proszę. Profilaktyczna lepa na ryj i lecimy dalej. Super dry. Wyobraźcie sobie, czyli nie wiem, czy on będzie suchy, czy jak? To w tym przypadku nie może znaczyć suchy. Dry to, że jakiś o smaku chodzi. Że suszone owoce? Nie wiem, no ale nie może płyn być suchy. Co to za piana? Równa się C kwadrat. Wytrawny wiesz. Może być też na przykład coś takiego. Dry? To jest wytrawny? O, wino wytrawne, nie? Jak szampan taki. Ty zamiast wina do obiadku Monster, ale ja ten, kojarzę, że dry to wino. Znaczy nie, wręcz Saker jakby miał wypić wino, to on by zabił się. Wolał się zabić. Strasznie fajnie. Mój żart? Ten drugi. Czy pierd robura? Oj nie. Tak, wyobraź sobie, że musisz całą puszkę wypić. Oj nie. Ja lubię kwasek, ale... Fajny łyczek, dwa, ale później już robi się problem. Ło, jaki kwas, ale... To jest... Są ludzie, co lubią kwach. To jest tak jakby każdy łyczek taki był gumą szok. No, to jest takie zielone jabłko skondensowane. Aż tak to nie, ale... Ja bym pożegnał to gdzieś w ogóle, coś tutaj, nie? No, podziało. Ten miód... No takie niedopicia. Najsłabszy z tych maksów, no nie? Ani to nie orzeźwi, tylko w kurwa. Poza tym. No ten był kurwa, no ja pierdolę, tak lubię mango. Jak 6 up, ten sok. Monstry, jakżeście to zjebali tam. Nie, max, tak. Max, 6 max. Mi się wydaje, że coś się spierdoliło na rozlewni i zrobili, dobra, weźcie grafik, niech jemnie jakąś puszkę i zróbmy to. O! Kuba Libre. A Libre to wolność? Alkohol? O smaku drinku Cuba Libre. Czekaj, to jest drink Cuba Libre. To co, Saker? Szubienicę ci montujemy? Czy, no tak. O co chodzi? Czy próbujesz? Czemu się śmieję, że alkoholu, że prędzej byś się zabił, nie spróbował alkoholu, nie? Że zasady takie. To gdzie montujemy szubieniczkę? Nie no, ja po prostu nie lubię alkoholu, nie mam zasad z nim. No przecież się śmieję, kurwa, no to są żarty. No ale nie wiem skąd przyszedłeś, po prostu nie lubię. No właśnie dlatego. Właśnie dlatego, no. Bo nie lubię. Że tak powtórzyłeś to. No spoko, i wiesz, jak lubicie, jak mi smutno, to jak, żartujcie w ten sposób. I jak właśnie... A co byś jak wybrał? Łobuzie, kurwa, jak jakby kole czuję, co to jest Cuba Libre? To jest kola? To jest drink rum, Coca-Cola i limonka. To czuć kole tylko. No to super, co? No to pij. Bo to raczej nie może być za mocno rumowe, bo to by nie smakowało. Ile jest osób, co lubią rum? A to nie jest prawdziwy alkohol? Wiem, no kurde, no nie, no, co ty? To jest normalny Monster. Powiem wam, że jakieś karpy, kurwa, no. Przyjemne. Nie smakuje. Ja zbieram ciągle cukry. Taka cola trochę. No, jakby taka cola. Kurczę, kojarzy mi się, nie wiem, czy to nie oranżatki, tylko był jakiś taki produkt, który... Kofola. Czech. To jest jak Kofola. Tak. Ja pierdolę, dokładnie tak. To jest jak czeska cola. Tak. Ta, co jest w takich vintage jadłodajniach. Tak. Ale mi ona nie smakuje, kojarzy mi się z podróbą coli. Dla mnie to jest trochę lepszy mule. To widzę, że masz wielki szacunek do tego napoju, kurwa. Bo zacząłeś się wypowiadać, jakbyś wiesz, jakby to była tak konstytucja, tak. Nie? Nie, po prostu. A skończyło się na mule. Zaskoczył mnie pozytywnie po opisie, no nie? No mega cię zaskoczył. No nie, dałbym go przed tym. Teraz widzę, co tu jest. No ja bym go dał przed. Dobra, tym. Szybciej bym to wypił. Tutaj niż to. W ogóle ci panowie to mnie nie interesują. Możesz co? Się ich wymieszać. Przed zielonym go daję. To nie, oni nie są istotni. No. I przed fioletem też. Ale nie są istotni. To już nie. Nie są istotni. Dobra, to Cuba Libre tu daję. To są jakieś wypadki na produkcji po prostu obrandowane, żeby wyciągnąć sprzedaż. Lecimy dalej. O, kolejna kawa. Co jest? Oat milk. Oat milk.
Czyli mleko owsiane. Albo po prostu owsianka z mlekiem. Chyba owsianka z mlekiem. I czy jest mleko owsiane? Jest pewnie. Jak farmery. Ile jeszcze zostało tych energoli? 5. Spoko pachnie. 5. 5, no? Dokładnie 5. Smakuje jak posiłek. No, ale przekombinowali trochę. Nie wybrałbym na pewno tego ponad to. Jak posiłek? Bo ja bym to gdzieś tutaj. Jak mleko owsiane. Ale, no, ale no. Dobre. Rozstrzygnąłbym to na końcu kaw gdzieś po prostu. Nie, ja na środku kaw. Robur to w ogóle czuję się jakby coś jadł na tej redukcji teraz. Zas kurwa kupi se 100 puszek i będzie se wkręcał, że coś je. Ja bym to tu jadł. Gdzie Robur to dajesz? Ja tam gdzie sobie. Fajne, jest gdzieś po środku kaw. No to dawaj tu. Albo no przed wanilią, tak. Tak jak teraz dajesz, no. Bo wanilia była bardzo dobra. No i fajne rzeczy się tu klarują. Ciach, super, bardzo ładne. Dziewczyny. Oj, oj, oj. Kolejny. Nie, dawaj, no, lej. Te rzeczy zostawmy. Nie rób wywodów. Zostawmy Powerade'owi takie rzeczy. Ej, słyszysz? Nie rób wywodów, po prostu nalej. Oni to robią dobrze. No dobra, chciałem przedstawić kolejnego kandydata. Nie ma co przedstawiać. No wiemy, po prostu. Niech... Izotonik zielony. Poczekaj, niech udowodni nam smakiem. Osi. Niech udowodni nam smakiem, że jest godne przedstawienia. Jest zapach. Zapach, zobacz. O matko. O kurwa. Nie, nawet nie przedstawię go, bo nie szkoda napawa... czasu antenowego. No. Nie napawa optymizmem, to mogę powiedzieć. Pachnie jak ten, co Hirek Wrona reklamował. Fajną, co on reklamował? Ten płyn do mycia na czym? Ferry? Nie mam. Hirek Wrona? Hirek Wrona Ferry reklamował. No to pachnie jak Ferry. Ej, panowie, to pachnie jak Ferry. O kurwa. No zobaczcie, no nie chce mi się aż tego pić. Ferry Bowman. Robur, jak tam Ferry Bowman? Nie, no nie, no. Oshi, po prostu kupmy sobie Oshi żółte i tyle, nie kombinujmy. Weź to dla mnie. Tym bardziej, że Oshi jest polskie. Ja mam BCA. A nie, Amerykanin jedzie 20 litrów przepala, a Polak się kurczę gimnastykuje. Nadal Oshi jest polski. No chyba jest polski Oshi. Dla mnie słabsze od niebieskiego. Słabsze od niebieskiego. Nie, ale to, że wydajecie te dwa napoje przed tymi nawet, przed tym, to ja jestem w ciężkim szoku. Ja nie. Ja bym dał tutaj ten napój. Ma kalorie? To wiesz, mi to też smakowało, co nie? Dwie kalorie. No dobra, no, to ja tu. Dwie kalorie. No, to co, korek ci rzucić? To co pierwsze? Co on tu ma dobrego? Dobra. Wyciągaj kolejne, bo tutaj już są, to są już zaburzenia. O! O matko jedyna, nie było tego? No nie. To samo, co jeszcze? Nie? Na treningu mógłbym popijać, ale nie ma kofeiny. Może to samo. Jest kofeina, ale dawajcie, tylko inne opakowanie. Dawajcie dalej, sake. To jest ten sam napój. Ten sam napój. Szkoda będzie otwierać, bo dokładnie... O, saker dasz korek? Ty, to jest coś innego, kurwa. To jest ty białe, jest innego, no. A to jest niebieskie. Dawaj, dasz korek, testujemy to. Ale musimy to postawić tu. A, no tak. To weźcie, przesuńcie w lewo. Później sobie wezmę, bo zero jest. Nie musisz, patrz. Znaczy, dobra, musisz, no. I tak będzie jeszcze kolejny. To lecimy z kolejnym izotonikiem, tym razem białym. O, pachnie bardzo źle. Hirek Wrona? Hirek Wrona. Co to jest Hirek Wrona? Dziennikarz radiowy. To ten, co mówił, że zwyciężył hip-hop? Nie, nie, no kurde. Niedobre, bardzo. To chyba on mówił. Górne. Dajcie znać w komentarzu. Dwie kalorie. Nie, nie, no Robur, kurwa. Daj go jeszcze dalej. Obładowany taki będzie szedł, tymi zero. Daj go gdzieś tam no, jeszcze. Jak na pustyni. Nawet nie? Na redukcji, co? Tak. O, to wyobraź sobie, jak nam to smakuje. No jak reklama Hirka Wrony z płynem. Dla mnie lepsze od zielonego, nie wiem jak wiesz. Sztucznota. Obojętnie, daj to gdzieś na końcu i będzie okej. Okay. Gdzieś obok na pewno. No, się... gdzieś obok, daj se gdzie chcesz. I dawaj lecimy z kolejnym, bo plecy już tam nie. Plecy wołają. Plecy, kurwa, mam dość. Rad Red. Jak Radler. Przyznaj, że mega poziom żart. Nie? Nie. Przyznaj, że to twój poziom. Nie. To właśnie nie jest mój poziom. Ale ostatnio dobry sypnąłeś na moim poziomie. Co znaczy rad? Rad to znaczy, że promieniotwórcza czerwień? Ty, ale dobry. Dobry, dobry. No, może być najlepszym z tych maksów, no nie? O co chodzi z tymi maksami? Co to jest za najlepszy seria? Z tych! Więcej kofy na 100. I dlatego one są gorsze, bo kofeina powoduje słabszy najlepszy smak. Z tych! Gorzkość. Najlepszy maks to jest. Najlepszy. Tu. Jesteś uprzedzony do tej puszki. On jest naprawdę dobry. Tu. Nie.
podobny do tego. Ja bym dał go tu. On nie jest tego. Zły. Ja myślę, że jesteśmy uprzedzeni do maksu. Ja dałbym tu. Ja dałbym tu. Nie? Tak. No? Serio. Dobry jest. Jest git. O dziwo. O, dobra, panowie. Ostatni? Laszik? Ostatnie dwa, ale na koniec zostawiam taki, co ja czuję, że on może być top kurwa jeden. Przynajmniej dla mnie i będę bardzo walczył. To lej tego, bo już widzę, że to się nie nadaje dobra, do niczego. To, nie czytaj, lej. Wyjebiemy go. Red dog. Okej, okay, dog. Lej. Red dog. Advanced hydration. Tak, tak. Jakiś kurwa taki jak ten. Dobra. Chyba dehydration. Szkoda czasu, szkoda ale czasu. Ale na treningu bym pił takie. Nie zamiast wodę. A ładnie pachnie. No bo jesteś na redukcji. Bo taka butelka, wiesz, zachęcająca. Nie dla mnie nie pachnie ładnie. Sakerek. O. Najlepszy z hydracyjnych. Zaskoczył. Najlepszy z hydracyjnych, zdecydowanie. Najlepszy z bo jest najmniej wyrazisty. Najmniej próbuje. Najbliżej wody. Najbliżej wody. Poczekaj. Ja dałbym go. Ale tu. Pytanie, co byście pili na treningu bardziej? To, ja czy, to czy wodę? Ej, to czy wodę? Byście jakbym pili? Miał zapasy tego, mógłbym wodę. Pić to. Ja wodę. Ja, to, lubię ja takie wodę pić. Bym pił. Ja wodę bym pił też. Rozumiesz? Robert, pytanie brzmi całą. W takim razie. Tyle pracy, tyle smaku i tak ale dalej. Dużo kalorii ma. A ty wybrałbyś wodę. No. Czy to jest lepsze niż triple espresso? Czy gorsze? No oczywiście, że gorsze. Robert lubi kawę. Gorsze. No. Gorsze. No czyli tu, tak jak czyni to co ja. Nie to co, ty. To co ty. I to co ja. I to co Pączyk. Tak. Ale to co ja. No, tak bywa, jak ekspert w dziedzinie pracuje z, wiesz, amatorami, no ale uczymy się. Ale to amatorzy konsumują, a nie eksperci. No tak, tak, dlatego tak. Mówię, ale w pracy takie, no, wychodzą takie kwiatki. I to jest, moi drodzy, mój dzisiejszy numer jeden, wiem to w ciemno. To jest kolor cyjan. Ale ładny kolor. Za Mangasa kojarzę ten przyznam kolor. Przyznam ci, że ładny kolor. Zgadnijcie, co to jest. Tu macie podpowiedź. Jak, cyjanek. Jak znacie Monstera dobrze. Trup. Jak trup. Znacie Monstera dobrze, to samo to wam podpowie, jaki to może no, być. Że możesz, nie mów. Możesz się przekręcić, jak za dużo wypijesz. Marakesy. Nie. To są co? Jakieś? Z jakiego kraju? Hiszpańskie. No. Takie te, gitarka. Ten smak jest loco, no nie? No. Czyli? Hiszpańskie. Super. Czyli? Loco. Jaki to jest smak? Zajebiste. Zwariowany, loco. No. Szalony. Nie łabio, zapach nie kobiety. Dobra, lecimy. Zapach. Do wycięcia. Na pewno się kofeiną. Do wycięcia całkowitego. Panowie, to jest smak mango, tylko że zero kalorii. Nie. O matko. Jest... Ja będę to pił, więc proszę mi oddać. I dla mnie to jest numer jeden już teraz, a teraz będzie... Absolutny numer jeden. Dla mnie to jest kurwa numer jeden. To jest mój smak. A czuć już trochę kofy na bani, co? No jak ty pijesz kurwa 8 każdego. Dla mnie to jest... Najlepsze połączenie, energetyk ze smakiem mango. Tak. Ciągle napierdalam ten z cukrem. Tak gadasz, bo jest nowy. Nie, ciągle napierdalam ten z cukrem mango i długo czekałem, aż zrobią zero. Zrobili zero? Proszę, przynieście to kurwa do Polski. Czyli to jest mango tylko? Monster, jak to oglądacie, przynieście to do Polski. Dajcie mi to w sklepach. Rozumiem, czemu jako ci może smakować, wyczuwam. Ale jako, że nie jestem fanem mango, daję go na pewno za tym kolorem. 100% musi być za tym. To jest mango, a zielony smak tak tylko? Wysoko. A zielony tak wysoko, serio, nie smakuje, nie jestem fanem mango. Ale my tu mieliśmy multivitaminę gdzieś. Ej, gdzie była multivitamina? Saker kurwa się załamał. Gdzie jest multivitamina? Co? Multivitamina? Która to była multivitamina? Nie. Było takie tu dobre. To jest to. Nie. Albo to. To jest nie to. To chyba, patrz. Koledzy, mam, jestem najmłodszy, zaufajcie mojej pamięci. To była multivitamina, nie. To było mango. To była multivitamina. Zobacz, czy to nie było to. Nie, tego nie to na pewno to. Nie, bo ja wiem, że to nie dobre. Ja wiem, że to nie dobre. Pan nie chce tego wybrać. Kurwa, to była multivitamina, to. Nie, to był pierwszy jaki. Przysięgam ci, no mam 28 lat, jestem najmłodszy, mam najświeższą pamięć. To serio, to była multivitamina. Zobacz tego. Kurwa, serio. Nie, poczekaj. Nie, dawaj, to nie kubek. Była multivitamina. Nie chodzi nie, o świeżość. Nie, to obchodzi. Twojej pamięci nie chodzi o świeżość, kurwa. Nie to obchodzi, kurwa, dawaj kubek. I wypij. W twojej pamięci nie chodzi o świeżość, Michał. Masz, ale masz. Ty nie pamiętasz, gdzie telefon położyłeś. Twoja po pamięć... minucie, kurwa. Dobra, dawaj, to pij to, pij to, kurwa, i zobaczysz, że to jest multivitamina. To jest patrzcie na jego uśmiech, patrzcie teraz, kurwa, na jego twarz. To nie. No jak, nie oszukuj. Nie, to było przesłodzone. To napój. Jest multivitamina. To był przesłodzony napój. Nie, no nie wierzę. Rafał, w montażu, proszę to zweryfikuj. Co? Błagam, zweryfikuj to w montażu. Spróbuj, zweryfikuj, że to jest multivitamina. No nie wierzę. Soczek jakiś taki multivitamina dla mnie. Dobra, pokaż mi multivitaminę. No kurwa! Rzekomo!
Rzekomo. To nie to! Rafał, zweryfikuj to, błagam cię. To nie to. Każdy mówił, że to jest ulepek i za słodki. To nie to, to to. On mówi, że saker mówi, że to. Nie. Który z tych pomarańczowych? Ale wam się pojebało, wiecie dlaczego? Bo macie już 30 lat i jest taka akcja, że to na początku ocenialiśmy i to zepchnęło się na koniec i teraz już to ignorujecie. To jest bardzo, to jest dobre. To jest lepsze, nie wiem dlaczego to jest tu, to jest lepsze niż to, kurwa. To było multivitaminy. To jest obrzydliwe, to powinno wypierdalać w ogóle tam. Spróbujcie tego. Mango Loco, znaczy sorry, tak jak było. Ultra Fiesta, czyli mango bez cukru, dla mnie absolutny numer jeden. I Monster, jak to oglądacie, proszę, dajcie mi go. Proszę powiedzieć, czy to była multivitamina? Nie. No nie, nie. Rafał potwierdza, że to było Rafał w montażu... Rafał potwierdza, że to było Dobrze, saker. Rafał w montażu, proszę cię, pokaż to, bo to była jedna z pierwszych puszek, chyba jak nie pierwsza. I powiedz, że pokaż każdego. Że każdy mówił, no tak, właśnie jak multivitamina taka. To chyba pokaż też to kurwa i zweryfikuj. Co multivitamina, no super określenie. No. Bo to, nie, mi się to, wydaje, że multivitamina jest... była wysoko. Tu. Dobra, no nie no to jest multivitamina, no nie chcecie mi przyznać, kurwa, się mać, no. W montażu się ogarnie. No nie, no dlaczego nie możecie mi przyznać racji? Mieliśmy szybko mówić. Robert, kurwa, weź to spróbuj. Powiedz, że to jest multivitamina. Kurwa, testowałeś mango. Testowałeś to pierwsze, kurwa, i masz już pamięć, kurwa, jak ryba i nie pamiętasz. Mów, gdzie mango. Chuj, jak ryba, kurwa, w akwarium. Ostateczny dobra, traci głos. Pączek. Mango? Które miejsce? Muszę jeszcze, o, muszę nie jeszcze. Dam ci już. Daj, za dobre to jest. Łyka, bo ja nie zweryfikuję. A mango było na przedostatnim miejscu. Bo ja nigdy nie powiem. Saker, ostatnio. Daj jedną trzecią chociaż. Tak. Tak. Daj jedną trzecią. W ogóle, że to jest za tym, to jestem w ciężkim szoku, co tu się odjebało. Dobra, daj głosować, ty straciłeś głos. To za tym. Daj głosować. Chuj obchodzi ten kurwa mango. Tak, nie będę go pił. No to wcale nie głosuję. Przed białym głosuję. Za klasycznym. Robur? Ja gdzieś tu. To ja na pierwszym. Czyli... No nie, nie, panowie, kurwa. Jest no nie! Tak! No nie! To ja głosuję, tak! Kurwa! Tak! Ty już nie, straciłeś głos, kurwa! Ej, top 3! No i akurat! Mamy top 3! Wyłonione, wszystko wiemy. Tak to jest! Tak to wygląda! Tak to o, Orwell jest. 1984, piękny przykład tego właśnie, co tu się dzieje, kurwa. Mango wleciało na trzecie miejsce, no kurwa, to jest po prostu, to jest jawne pomówienie, kurwa. To jest po prostu szok, co się dzieje, no. Ja chciałbym podsumować. Trzy smaki zero są na trzech pierwszych miejscach. Tego nie bie... Nie, no ten może być wysoko, ale gdzieś tu. Absolutnie nie w pierwszej trójce. Jak, według mnie jak coś. Nie, bo na pierwszym masz bardzo podobny do tego czwartego, piątego. Tak jest, no i kończymy, nie? Sorry za emocje, ale zależy nam, to są emocje. My lubimy energię. Kofeina podniosła testosteron ewidentnie. Tak jest. I kończymy ten odcinek. Szefie kuchni. Napiszcie, jaki dla ostatnie was jest najlepszy. Napiszcie, jaki dla nas jest najlepszy. Robur, ostatnie słowo. Rośnijcie duzi. Dziękujemy. Tak jest. I uważajcie na kofeinę, nie róbcie tego, co ten i Saker powiedział ostatnie słowo, jaki chuj. Ale jakie słowo, wiesz? No jakie słowo? Ja jak młodzież, dbam o ich zdrowie. No dobrze, ale kofeina, kofeina.